Cześć! To pudełko może oznaczać tylko jedno. Kolejny odcinek z moim chomiczkiem Hagim. Bardzo prosiliście mnie, żebym zrobiła kolejny odcinek, w którym to on będzie wybierał składniki do mojego slajma. Ale tym razem będzie on miał konkurencję. Składniki do slajma będzie wybierać także mój pies Stevie. Zrobię dwa slajmy ze składników, które oni wybiorą i zobaczymy, kto zrobi lepszego slajma. Najpierw składniki będzie wybierać Hagi. Zobaczmy, jaki wybierze klej. Biały, przezroczysty, czy oba naraz? I Hagi wybrał biały klej. Teraz przy pomocy karteczek z numerkami oznaczę kolejne składniki. I tutaj do wyboru będzie oliwka do ciała, mydło do rąk w piące i pianka do golenia. No, co wybierasz? Numer 1? Tak, okej. Czyli mamy oliwkę do ciała. Ale widzę, że Hagi dzisiaj nie jest zainteresowany tym słonecznikiem. Zobaczmy teraz, jakiego koloru będzie slime Hagiego. Zielony, pomarańczowy czy niebieski? I znów wybrał numer 1. I jest to barwnik zielony. Teraz do wyboru będzie glinka, fioletowa albo żółta, a krzyżyk oznacza, że nie będę dodawać żadnej glinki. Hagi wybrał krzyżyk, czyli nie będę dodawać żadnej glinki. Ok, kolejny składnik do wyboru to brokat, niebieski albo różowy, albo w ogóle bez brokatu. Ok, chyba będzie jakiś brokat. Tak, mamy brokat niebieski. Teraz jeszcze inne dodatki. Pompony albo gwiazdki. Albo w ogóle. I Hagi wybrał, żeby nie dodawać żadnego z tych składników. Okej, ciekawa jestem, jak ten slime będzie wyglądać. I ostatnie składniki do wyboru to kulki strypionowe. Zielone albo żółte, albo bez kulek. I uwaga, uwaga. Będziemy dodawać jakieś kulki, czy nie? Nie, nie będzie żadnych kulek. Ok, to Hagi już wybrał wszystkie składniki. Zdecydował, jakiego slajma będę robić. Możemy mu podziękować. Może wam teraz zrobię jeszcze mała ASMR. Teraz pora na Stevie'ego. Ostatnio był bardzo smutny, że nie dostał żadnych przekąsek, więc dzisiaj będzie mieć okazję, żeby trochę pojeść. Do wyboru będzie mieć takie same składniki jak Hagi. Na początek zobaczymy, jaki klej będę używać do jego slajma. Stevie teraz będzie musiał trochę się napracować, powchodzić po schodkach, żeby dostać swoje przekąski. Zobaczmy, co wybierze. Chyba na razie nie widzi przekąsek i nie wie, co ma robić. Okej, udało się. Stevie wybrał klej przezroczysty. To teraz zobaczmy, czy wybierze oliwkę, mydło czy piankę do golenia. Znowu wybrał numer 1, czyli będzie oliwka do ciała. Teraz wybierzmy kolor. Zielony, niebieski albo pomarańczowy. No chodź, chodź. Wybierz jakiś numer. Chyba się zaciął. Znowu będzie 1, ale się skrada. Czyli mamy kolor zielony. Przejdźmy do pytania o glinki. Widzę, że Stevie uparł się na numer 1, a innych jakby w ogóle nie widział. A teraz macie trochę ASMR od Stevie'ego. Okej, to teraz brokat. Zobaczmy, czy dodamy jakiś. No, może tym razem będzie coś innego. Nie, znowu mamy numer 1, czyli brokat różowy. Kolejne dodatki do wyboru to pompony i gwiazdki. Co teraz wybierzesz, Stiuś? Krzyżyk, czyli nie będzie żadnego z tych dodatków. I ostatnie pytanie o kuleczki strypionowe.
kawkę, bo już mu się nie chce nic wybierać. No Stevie, nie bądź taki. Wybierz coś. Obraziłeś się? No co ty? No dobra, mamy numer 1, czyli żółte kuleczki. No to przejdźmy do robienia slime. Tutaj mam składniki, które wybrał Hagi. Jest to dość skromnie. Będzie to taki prosty slime. Mamy klej biały, oliwkę, niebieski brokat i zielony barwnik. Muszę powiedzieć, że Hagi tutaj znowu wybrał dość spójne i grające ze sobą kolory. Podobnie było w poprzednim odcinku. I teraz zobaczmy, co wybrał Stevie. Dwa składniki się powtarzają. I jest to oliwka i zielony barwnik. I potem Stevie wybrał jeszcze przezroczysty klej, fioletową glinkę, różowy brokat i żółte kulki strepionowe. Poszalał trochę. Te kolory nie do końca ze sobą współgrają i chyba Hagi wybrał lepiej i będzie ładniejszy slime. Dajcie mi znać w komentarzach potem, kto według Was zrobi ładniejszego slime'a. To teraz, kiedy już wiemy, jakie mamy składniki, najpierw zrobię slime Hagiego. Do miseczki wlewam biały klej. Od razu dodam też całą resztę składników. Wymieszam to dokładnie i zaraz dodam aktywator i slime będzie gotowy. Dodam jeszcze trochę więcej brokatu. I tak wygląda slime według decyzji mojego chomika. Wyszedł taki zwykły, podstawowy slime, a dzięki tej oliwce jest taki trochę glossy i bardzo fajnie się rozciąga. Teraz zrobię slime'a według decyzji mojego psa. Wszystkie składniki mam już przygotowane, no to zaczynamy. Ciekawa jestem, jaki ten slime wyjdzie. Do miseczki wylałam przezroczysty klej. Dodam teraz od razu oliwkę, barwnik i brokat. Wymieszam to. Dodam aktywator i zrobię slime'a, a glinkę i kulki dodam potem. Na razie slime wygląda ładnie. Teraz pora na dodatki. Chyba wyjdzie z tego taki halloweenowy slime. Może nie będziesz tak źle, jak myślałam na początku. I tak wygląda slime Stevie'ego. Nawet mi się podoba. Zaraz zobaczymy, jak to będzie wyglądać, jak ta glinka się wymiesza ze slime'em. No i wyszedł kolor fioletowy. Myślałam, że jak się wymiesza, to będzie jakiś brzydki szary kolor, ale taki fiolet mi się bardzo podoba. Slime też jest bardzo przyjemny do dotyku i tak super się rozciąga.
Tak wyglądają dwa slime obok siebie. Którego wybieracie? Kto zrobił lepszego slime'a? Hagi czy Stevie? Dajcie mi znać w komentarzach. A ja teraz dla Was mam pozdrowienia. Jeśli chcecie być pozdrowieni w następnym odcinku, to subskrybujcie mój kanał, włączcie dzwoneczek i napiszcie komentarz z hashtagiem kanc dzwoneczkę. Dzięki za oglądanie, do zobaczenia, pa!